2 grudnia wspominamy błogosławionego Jana Franciszka Machę, prezbitera i męczennika. Jan urodził się w Chorzowie Starym na Górnym Śląsku 18 stycznia 1914 roku. Dorastał w dobrej, pobożnej rodzinie wśród grozy I wojny światowej, a potem powstań śląskich. W tych okolicznościach hartował się jego charakter i rozwijały talenty. Grał na pianinie, skrzypcach, gitarze, występował w teatrze amatorskim i z wielkim zapałem grał w piłkę ręczną. Był też gorliwym ministrantem, a także od dziecka pomagał innym. Był aktywnym członkiem koła literackiego, historycznego, sportowego. Z wynikiem pozytywnym ukończył kurs strzelecki i przysposobienia wojskowego. Należał do Żywego Różańca. Tak zaangażowanemu nie starczało już sił i czasu na naukę. Jan powtarzał klasę maturalną. Maturę zdał w 1933 roku i mógł zrealizować swoje pragnienie – naukę w seminarium, gdyż od dawna pragnął być kapłanem. Niestety nie został przyjęty z powodu braku miejsc. Kontynuował więc naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa. Po roku mógł w końcu rozpocząć upragnione studia teologiczne. Dalej interesowały go kwestie społeczne, ale bardzo poważnie traktował studia. Praca magisterska oceniona była jako wstęp do pracy doktorskiej. Święcenie kapłańskie przyjął 27 czerwca 1939 roku. Pracował jako wikary przez 2 lata w parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Zapamiętano tam, że sam dużo się modlił i zachęcał innych do modlitwy. Od początku wojny pomagał potrzebującym, rodzinom, których mężowie i ojcowie walczyli lub zginęli na frontach, powstańcom śląskim, którzy byli szczególnie represjonowani, pomagał ubogim bez względu na narodowość czy wyznanie. Poznawał tych ludzi w czasie wizyty kolędowej. Angażował do współpracy harcerzy, otrzymywał produkty żywnościowe od ofiarodawców, a razem z harcerzami robił paczki i w nocy zanosili je pod drzwi ludzi potrzebujących i dzwonili lub pukali, a potem uciekali. Była to pomoc bardzo dyskretna i dobrze zorganizowana. Czasem potrzebującym ofiarowano pieniądze. Sam Jan był jednak obserwowany. Zdekonspirował go znany mu mężczyzna, który nadużywał alkoholu, a usiłował wyłudzić dodatkowe pieniądze. Aresztowano go 5 września 1941 roku na peronie dworca kolejowego w Katowicach. Osadzono go w nieistniejącym już zastępczym więzieniu policyjnym w Mysłowicach, które miało bardzo złą sławę. W czasie przesłuchań był bity, poniżany, upokarzany. Drwiono też z jego kapłaństwa. Kiedyś po jednym z okrutnych przesłuchań powiedział, a potem napisał, że u bram nieba chciałby stanąć ze swoim oprawcą. Na co jeden z Niemców skomentował, że jest to albo święty, albo wariat. W czerwcu 1942 roku przeniesiono go do więzienia przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam 17 lipca 1942 roku niemiecki Wyższy Sąd Krajowy wydał wyrok śmierci. Na oddziale B1 przez 138 dni czekał na wykonanie kary śmierci. W tym czasie mógł spowiadać się w każdą sobotę, a w niedzielę przyjmować komunię świętą, lecz nie mógł uczestniczyć we mszy świętej. 2 grudnia 1942 roku poinformowano go, że tej nocy zostanie zgładzony. Poprosił o spotkanie z księdzem kapelanem Joachimem Besslerem, który przygotował go na śmierć. W liście do rodziny napisał: Zostańcie z Bogiem, przebaczcie mi wszystko. Idę przed wszechmogącego sędziego, który teraz mnie osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia tam w górze u wszechmogącego. Jedyną walkę, jaką prowadził ksiądz Jan, nie była walka z okupantem, a walka z głodem i biedą, za którą zginął. Razem z nim zginął kleryk Joachim Gertler i Leon Rydych, którzy z nim współpracowali. W księdze zgonów jest informacja, że wyrok wykonano 3 grudnia, 15 minut po północy.
Ksiądz Jan Franciszek Macha beatyfikowany był 20 listopada 2021 roku w Katowicach. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się